Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Rybki. Standardowo trzeba się wczuć w grę, prawda? Nie wiem, czy to będzie wygodne. Aktualnie już się duszę, bo siedzę tak mniej więcej pół godziny bez przerwy. Do tej pory testowałem grę i sprawdzałem, jak się w tym siedzi. Naprawdę, mówię szczerze, nie jest to wygodne w żadnym stopniu. Natomiast postaram się tak siedzieć jak najdłużej. Mam nadzieję, że dźwiękowo też będzie dobrze. Jak widzicie, zmieniłem troszkę chmurkę, dlatego że będzie ona pasowała lepiej po prostu do gry, do kolorystyki, jakby nie spojrzeć również. I zaczynamy naszą grę. Watch Dogsy, wybrana gra przez was w głosowaniu na grę, na kanał, na gameplay. Osobiście nie znalazłem odpowiednich ciuchów, tak więc ubrałem się po prostu w to, co mam w szafie. Więc przepraszam, że troszeczkę czapka na przykład nie będzie pasowała, no ale cóż. Mam nadzieję, że mi to jakoś wybaczycie. I wybaczcie też mój głos, który jest po prostu przez tą szmatę, koszulkę moją, troszkę zakłócony. Ale jestem w środku. Oczywiście pierwsze co robimy to całkowita infiltracja, tylko jejku. Gubiłem polskie słówko na to. Weź się po prostu do systemu. How much we got? $100,000 in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Do you hear yourself? What was that? Hello. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. It's hitting the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnected. Niestety, jak widać, nie udało nam się tutaj dokończyć, powiedzmy, naszej pracy. Maurice. Yeah? You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Not a problem? Nope. Husky, I'm good. Jak widzicie, mamy już tutaj swoich pierwszych wrogów, powiedzmy. No tak, tak się po prostu kończy, bycie hakerem. Te różne artefakty na ekranie mają takie być, jeżeli ktoś się nie domyśla. Tak ma wyglądać po prostu. Mam nadzieję, że da się mi odpowiedź co do mojego głosu, czy on taki może być, czy też lepiej, żebym to jednak ściągnął. Cholerę. Ale wydaje mi się, że tak będzie lepiej mimo wszystko, lepiej oddajemy ten klimat gry. Dla mnie to jest zabawa po prostu, to jest naprawdę świetna zabawa dla mnie, żeby przebrać się tutaj za daną postać. Mam tylko jeden problem, że mi okulary parują. Kto dał order? Don't. Muszę ewidentnie jeszcze podbić troszkę dialogi, więc są za cicho. Hit the family? Not a problem. Nope. Husky, I'm good. You'll never hear from him again. What
you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name. Yeah, I'll tell your name. A wszystkim się dowiecie, kto był kim, dopiero po chwili. Myślę nawet pogodzić co gameplayu najpóźniej. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys. I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Sometimes you can't walk away. Please! From. Please! Who gave the order? I spoke to them on the phone and they told me where to find you. That's all I know, man. That's all I know. Give me a name. I don't know. A name. Kill me, man. Just fucking kill me. Bardzo wolne te dodawanie. Muszę sobie troszkę też podbić niektóre rzeczy. How's your memory now? Perka, zgubiłem przycisk. Przepraszam najmocniej, troszeczkę nie byłem gotowy na to. Przecież początek właśnie gameplayu widziałem. To tak dosłownie tylko początek. No jak widać, leży jego telefon. Aczkolwiek w tym momencie, jak ja powiedziałem, chcę delikatnie podbić dialogi, gdyż są moim zdaniem zdecydowanie za cicho. Zobacz, nie sprawdzałem tego wcześniej. Dialogi na 75% myślę, że nawet mogę dać spokojnie. Nie można na 70, dobra, znaczy na 80 dopiero można. Więc myślę, że tak wystarczy. Jeśli chodzi jeszcze o sterowanie, to chcę sobie delikatnie podbić tutaj na przykład do 50 czułość. Dlaczego tak jest? Dlatego, że po prostu w menu mieszka mi strasznie latała, co zresztą widzicie. Stawię ją na bardzo niski współczynnik, a dopiero teraz mogłem tak naprawdę ją wrzucić normalnie. Myślałem, że będzie tak samo źle tutaj. Wiecie co? Jeszcze jedna rzecz. Drobna. Powiedzę, że jednak to nic nie pomogło. Myślę, że tak powinno być okej teraz. Bo też nie chcę, żeby mnie dialogi za bardzo zagłuszały, wiecie? Chyba znaleźliśmy lekarstwa. Jakieś tam odczyny chemiczne. A, to jest dosyć do zhakowania. O, super. Składnik do wytwarzania jednorazowych hakowań. Tutaj mamy pistolet, który nam się aktualnie nie przyda. A jak można zmienić broń, co łaska? O, tutaj mam smartfon pod SPM-em. A niewiele mi to daje niestety tutaj. Yo, Maurice! Yo, what's shaking, motherfucker? Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave you for 2 minutes. Give me my bullets. I tossed them. But you said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Where you been anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey. That's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Nice shot. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did? Oh, yeah, true story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. You'll appreciate the plan tomorrow. Ogólnie początki mogą być bardzo mocno takie przegadane, więc wybaczcie. Jeśli tak stanie. Maurice, what do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet.
dick. Chicago police! If there's anybody in here, identify yourselves. My będziemy teraz odchodzić od osłony do osłony, troszkę skradanki takiej będziemy tutaj mieli. Naprawdę. Definitely a viceroy. Here's the weapon, gunshot wounds. I got another corpse. Another viceroy. Victimless crime, then. Why'd they have to pick the... Ha! Tak, zauważyli mnie, ale dobra, udało mi się uciec jakimś cudem. Tam muszę się wspiąć, jak się nie mylę. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Tutaj już nic więcej nie trzeba, muszę tutaj zejść. Nie, to mi nic nie daje, chwila. Gdzie mam się teraz udać? A, jest, mam profiler włączyć, dziękuję, zapomniałem, przepraszam najmocniej. Tak, teraz musimy właśnie zakować kamery. Wybaczcie, naprawdę bardzo niewiele oglądałem tego gameplayu z tej gry i też niewiele pamiętam po prostu przez to. Co to mi daje? Tam jest jeszcze jedna kamera, której będę mógł się dostać. Dowiem się, gdzie są ci. Dobra. Tutaj mam cały czas ten przewód, który należy... O właśnie, do kamery chciałem powiedzieć. Wróćmy może teraz. Ale Skype'em wystarczy, okej. Okay. Ale wiemy przynajmniej, że tam jest dwóch policjantów minimum. Jak nie więcej. He's not moving unless I give him a reason. To jest elektronika. Dzięki temu właśnie będziemy mogli stworzyć, o właśnie, wabik jednej elektroniki i użyć go pod G. Super. Dawaj. Szybko, Aiden. Ja? Mogę już stąd wyjść, czy nie? Hey, you, sir. This is bullshit, man. You ain't got no probable cause. We're just talking. Hey, man, look, I got my tickets right here. No, keep your hands where I can see. Hey, this is bullshit. Jay didn't do nothing wrong. Get back now. You're viceroys, aren't you? That ain't illegal, right? Don't get smart. How did you two afford VIP tickets? Ale się wybaczcie, że tutaj tak patrzę, ale... Zgadzam się, że czegoś tutaj nie ma wartego uwagi. A tam ktoś jest do skakowania. To będzie zawsze trochę hajsu dla nas. Ten hajs zostanie do nas przelany na konto. Dobra. Udało nam się. Tak? I'm stuck unless we create a major distraction. I want to cut the power and slip past them. To the whole stadium? I thought you wanted to keep the vigilante out of the news. Everything's connected to the CTOS with a serious firewall. Right now, I need to get out of the stadium. Can you find me the nearest access point? In the next room. But you'll need to find someone with security clearance. Security guard should have access. All these cops, there's gotta be one around. Hey, you Alan? Yeah, I am. Widzisz, to jest tak, jest jeszcze jedna kamera, właśnie tak zastanawiam. Dobra, on ma tą przepustkę, super. Chyba już ją mamy, super. Teraz wystarczy się tutaj dostać. Jak się nie mylę, dokładnie i skakować cały system. To jest prościzna według gry, prawda? Ale w praktyce wygląda to dużo, dużo gorzej. Dobra, znowu uzbrojenie i mogę stworzyć zaćmienie. Aby stworzyć... A nie, a już mam stworzoną, przepraszam najmocniej. Mój błąd. Nie użyjmy tego zaćmienia. To wyłącza automatycznie, jak widać tutaj, takie rzeczy. Wewnątrz budynku. To cholerka, jak mam się teraz tam dostać? A, okej, mogę. Teraz załatwiony.
biegiem do wyjścia. Zobaczcie, tak mało mówię, ale naprawdę tutaj początek jest taki, że trzeba by się po prostu bardzo mocno spokojnym się skupić na tym, co się robi. Szczególnie, że nie znam sterowania zupełnie, a to wcale mi to nie poprawia możliwości mojej grania. Where are you, Jordy? What? Gone. I'm allergic to cops, so is Maurice, but don't worry, I left you a present. Friend of a friend deals in pre-owned cars. Got a real beauty waiting for you in the garage across the street. Take it or leave it, and I don't care. Dołączy do grupy gotowej na apokalipsę. To jest w ogóle śmieszne, niektóre z tych rzeczy są dosyć interesujące. Tu się dowiadujemy. Tam mamy nasz samochód, który jest nam potrzebny. Więc przeskakujemy i biegiem do samochodu tak naprawdę. Że aktualnie to właśnie on pozwoli nam w ucieczce. To jest chyba dosyć logiczne, tak? Troszeczkę takie GTA. Siadamy. Bardzo ładne zresztą autko. Nie narzekałbym, gdybym takie miał. Ręczny, spojrzenie do tyłu, zmiana kamery, wsteczne hamowanie, dobra. Escape. Fuck, o cholera, no jasne, świetnie, brawo Lipki. Jest jakie te auto mają przyspieszenie ogromne. Po prostu. Samochód to jest coś chorego po prostu. Dobra, uciekamy. Jak widzicie na mapie mamy tak jakby okrąg, który sygnalizuje. Mówi nam, w jakim obrębie możemy się poruszać. W jakim obrębie porusza i szuka nas policja przede wszystkim. Tam mamy blokadę, więc trzeba było się od niej odciąć jakoś. Dobra, cholera, chyba właśnie straciłem. Chyba sobie właśnie spuściłem. Powietrze z opony, dokładnie, mam teraz pięknego. Już nawet nie kapcie, już mam gołą po prostu. Ojej, jak się nazywało? Cholera. Mam gołe koło praktycznie. No dawaj, jedziesz, Aiden. O, dobra, udało mi się wyjechać z tego pierwszego prawnika, bo na nim się zablokowałem. Może uda mi się w ogóle uciec znowu od nich. Teraz nie jest za ciekawie, naprawdę mi się auto całe ślizga. I to jest tragedia jakaś po prostu, uwierzcie mi. A po trawie to w ogóle nie chcę jechać. Nie no, to będzie najgorszy pościg w ogóle w historii Watch Dogsów na YouTubie. Jeszcze ono tak wolno jedzie. Nie, naprawdę po trawie się nie da jechać po prostu tym autem. W tym stanie. Jak widzicie, no po prostu całe gołe koło. Fuck. Tak jak powiedziałem, ślizga się to niemiłosiernie po prostu. Gdybym najchętniej to bym to auto wyłączył samo w sobie. Ale ono chyba nie jest pod CTOS wrzucone. Tam pod CTOS jak to woli. Wiesz, bardziej CTOS mi bardziej pasuje, znaczy pasuje mi to bardziej, ponieważ no City, tak? Jako, że jest to, jakby nie spojrzeć, miejski. Miejski, nie wiem jak to nazwać. Miejski system operacyjny, coś tego typu. Znaczy przynajmniej w tłumaczeniu tak by mi pasowało. Okej, udało mi się uciec w miarę. Teraz tylko to rozwalić. I wyjechać stąd. Ale udało się, to jest najważniejsze moim zdaniem. Teraz już tam gonią mnie. Ale zaraz powinniśmy ich zgubić. O, udało się, na szczęście, nareszcie i na szczęście. Nie, bo bardzo ciężko się w ogóle mieć w tym stanie gra, że tak to nazwę. Jest to bardzo nieprzyjemne ze względu na to, że po prostu się trochę duszę. Dwa, że jest mi strasznie gorąco. Trzy, że ledwo co jestem w stanie mówić, więc mój też... Moja gadanina nie jest najlepsza. Wybaczcie, ja musiałem to ściągnąć po prostu z siebie. To jest tragedia. Mapa, znacznik, szybka podróż. Okej. Zobaczmy, otwórzmy sobie mapę. Gdzie to jest ten nasz przyjaciel? Tutaj. Spoko. I nie mamy tej niestety jeszcze szybkiej podróży, tak? No, znaczy, no zakładam, to jest dosyć logiczne, że nie będziemy mieli. Mapa też nie jest sama w sobie jakaś ultra duża. Wiesz, kto to wie, jak będzie w przyszłości. Mamy też tą mapę, prawda, w sensie tego naszego GPS-a tutaj wrzuconego na jezdnię, ale wracamy chyba do tej formy. Mimo wszystko, bo wolę siedzieć jak powiedzmy postać jest zrobiona w oryginale, w sensie na
chociażby różnych artach, ale bardzo mocno się te auta ślizgają na boki. Nie podoba mi się to. Bardzo. Mimo że prawa jazdy nie mam, to wiem, że po prostu fizycznie auta się aż tak dziwnie nie zachowują. Jest ciekawy system sterowania, aczkolwiek niezbyt przystępny jak dla mnie. Ale to tylko moja opinia oczywiście. Komuś może się on na przykład podobać, to bardzo. Prawie coś przywaliłem, chciałem powiedzieć. Oczywiście, to tam zupełnie nie miało być żadnego przekleństwa. I wjeżdżamy do motelu. Do motelu, w którym, jeżeli się nie mylę, to nasz bohater mieszka. Gdzieś tutaj powinny być schody. O, możemy tutaj wysadzić tą kanalizację, ale tego zrobić nie będziemy. Znaczy, robić na razie nie będziemy. Ze względu na to, że no, mimo wszystko nam troszeczkę zależy na tym wszystkim. Tutaj mamy bankomat, który możemy schakować oczywiście. Troszkę pieniążków nam wpadnie, czemu by nie? Co tam jeszcze jest? A cały punkt. O, cholera. Nieważne. Ale głupoty zrobiłem z tą skrzynką przekaźnikową. Chciałem po prostu sprawdzić, co to robi. Sprawdzi hodowlę psów, spoko. Fajnie, fajnie. Nie wiem, po co te psów, no ale mniejsza. Wracamy do naszej klitki, jakby nie spojrzeć. Jest to po prostu jeden duży pokój. Jakby na to, jakby tego nie uznać. Jackson, I did invite him. It's been so long. Are you sure you called the right number? Honey, your uncle's a different kind of person. It doesn't mean he doesn't love us. Aiden, to jest właśnie wujek tego chłopca, którego przed chwilą widzieliście. Tutaj mamy oczywiście te wszystkie powiązania pomiędzy osobami i to jest ta osoba, która zleciła zabójstwo. No już nie będę ukrywał naszej rodziny po prostu. W sensie rodzina Aidena w tym wypadku. I do tej osoby próbujemy się dostać, zresztą jak widać od kilku lat. Przepraszam, nie od kilku miesięcy, 11 dokładnie. Do kryjówki dotarliśmy. I trust our info in finding Maurice was correct. We've gained access to the CTUS back door while the police were being distracted by you. Since we both win in this, we'll share what we have. That backdoor allows you some access to the CTUS network. I'm still working on something bigger. Give me time. Dobra, załatwiliśmy to. Mamy też nową zdolność, którą możemy wydać. Chciałbym zobaczyć, co to jest. A, nie mogę tego nic z tym zrobić. Musiałem to akceptować, dobra. Nieważne, mam jeszcze 5 punktów umiejętności. Co można tutaj zrobić? Na blokady. Blokady są bardzo spoko i chciałbym w nie pójść jak najbardziej. To jest pewne. Hakowanie to nie jest zbyt, dodaję miejsce na baterii na razie, spokojnie z tym. Pociągi jeszcze nie. Mosty jak najbardziej, też mi się wydaje, że na razie po prostu pójdę w rzeczy związane przede wszystkim z hakowaniem takich prostych miejskich rzeczy. No i myślę, że tutaj pójdę jeszcze w to. I chyba na razie to tyle. Okej, okay. Aha, bo to jest więcej drzewek, cholerka, ja poszedłem tylko w hakowanie, dobra, nieważne. Mój błąd, zapomniałem, przepraszam najmocniej. Ja myślę, że hakowanie to jest taki pierwszy, najważniejszy, co trzeba robić po prostu. Mogę go zhakować, czy nie mogę? Halo? A, na razie nie mogę go zhakować. Czyżby? Dobrze, dobrze, ja wiem, że mogę iść spać, ale no. O. Dowiadujemy się, kim jest Jordy dokładnie. Tu jest chyba korektor graficzny, jak się nie mylę, ale nie chcę się... Nie, to nie jest korektor graficzny, przepraszam. Ale ogółem rzeczy związane, jak mi się wydaje, dobrze z dźwiękiem, po prostu z obróbką jakąś, czy z modyfikacją. To nie zmienia faktu, że chyba czas teraz spać. Myślę, że do 8 sobie pośpimy spokojnie. Prawda, nie można się przemęczać też, jakoś przesadnie. No, mamy sen, niestety. Go to Pawnee.
Tak jak powiedziałem, no zdradziłem wam, że to jest, że to była rodzina Aidena, to jest chyba logiczne, co się teraz stanie, prawda? Przypominam, że te wszystkie artefakty graficzne to jest kwestia tego, co jest w grze. To nie jest z mojej winy, to po prostu tak ma wyglądać. Lina Pierce. Przepraszam, córka, a nie syn. Córkę chcesz mieć, nie syna. Sick of remembering her that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. Or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. Niestety, no cóż. Nie gramy na ustawieniach ultra, ze względu na to, że moja karta graficzna na to nie pozwala. Prawda? W porównaniu do takiego hakera, jakim jest. A może inaczej, w porównaniu do hakerów, którzy są dobrzy. Ja niestety, ale... No daleko mi do tego. Okej, okay, nie mamy niestety DLC ani Season Passa, więc nic tutaj więcej nie zrobimy w garderobie. Tak więc chyba czas na wyjście stąd. Chciałbym... Może nie pistolet? Aiden, mógłbyś schować? Troski twojej? Cokolwiek? I need to get my mind off things. Lucky for me, this city's full of distractions. And they can't hide from me. Over 70% off. Everything must go. The economy's lost. Jak widzicie, to są ciekawe rzeczy o tych osobach. Mięso. Niektóre osoby, śmieszne rzeczy tutaj po prostu wychodzą u niektórych osób. Czekaj, gdzie mogę coś tutaj zrobić, żeby po prostu nie mieć pistoletu przy sobie? A, mogę pod zetką otworzyć profiler. O, to jest ktoś. A nie wiem, ci gości wziął tutaj pieniążki. Ja mogę załaski sobie naprawdę schować ten pistolet. Cokolwiek? O, dziękuję. Nie wiem, czym to zrobiłem. Najmniejsza. Może się nauczysz czasem. Tutaj mamy znowu jakąś babkę, której możemy zhakować coś. Tutaj kolejną jeszcze jedną. Więcej rzeczy, super. A poza tym... Cholera. Tak, to jest na pewno moje auto, proszę się nie martwić. O. Nieważne. Trochę zjebaliśmy tak trochę. Gdzieś w okolicy jest przestępstwo, jak widać. Znaczy, ktoś, kto chce popełnić przestępstwo. I do niego spróbujemy się też udać. 70 metrów, no kawałek mam. Tutaj troszkę niepotrzebnie tak naprawdę wyszedłem. Ale dzięki kamerom mogłem wiele się też dowiemy tutaj z tej okolicy. Chciałem właśnie to wytłumaczyć troszeczkę, a kurczę, on tłumaczy wszystko za mnie. W każdym razie mamy znaleźć po prostu osobę, która będzie tutaj odpowiedzialna za powiedzmy przestępstwo, która będzie jej chciała popełnić. To jest ofiara. Chyba mamy go. Mamy. Fuck. Okay. Damn, cholera. No właśnie. Taken down over a threatening text. Niestety, już trochę za późno. Nie chciałem wchodzić w kamerę, niestety wyszedłem przez środek w kamerę, tak jak powiedziałem, no niestety nie ogarniam do końca jeszcze tego sterowania. To ja mam w ogóle coś w okolicy, a to jest chyba sklep. Jak się nie mylę, to jest tutaj sklep. Tak, tutaj możemy chyba kupić elektronikę. Hey. Tak, różne składniki chemiczne, etc., etc. Dobra, odbieraj to. I know, the party started. It's almost over. Where are you? I'm on my way. Ugh, you make me crazy. Jackson's really looking forward to it. Get over here. Kurde, zrobiste auto. Miss you. Ja bym sobie ukradł. I'll be there. Ja bym sobie ukradł, to sobie biorę. I'll see you soon. Wiecie co, wyłączę radio. Ze względu na to, że już miałem pewne problemy, pamiętacie, kiedyś. Dokładnie w Sleeping Dogsach. Nie chciałbym, żeby się to powtórzyło tutaj. How's Maurice doing? Oh, he's all
sunshine and buttercups. I'm gonna dump him at my little dumping place. I need him alive, Jordy. Yeah, alive. Whatever. Goes against your better nature, huh? I'd pop him and be done, but hey, you pay me right, I'll keep him alive as long as you want. I do work for a paycheck. Panowie, proszę się odsunąć. Smartphone, bla bla. Coś tam miałem zrobić, ale nie wiem, mi to wchodzi. Tak więc chciałbym na razie nie taba, tylko M-kę, mapę. To łaska, bo chciałbym sobie właśnie tutaj wrzucić punkt nawigacyjny na imprezę naszego siostrzeńca. Dobrze mówię, siostrzeńca. Ogólnie ludzi się tutaj nie da rozjechać. To jest taka różnica między GTA, jak zresztą zauważyliście, po prostu ci ludzie nadążają z uciekaniem. A ja widzę, że są jakieś problemy z enkodowaniem, tak więc, moi drodzy, żeby nie było po prostu więcej tych problemów, chcę sobie zobaczyć, czy nadal by się one powtarzały, gdy będę tutaj jeździł. Nie, po prostu dobra. Nadal się one powtarzają. A więc, moi drodzy, w tym miejscu się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie wiem, co jest z tym enkodowaniem, zaraz to poprawię, pewnie gdzieś opcje pozmieniam czy coś. Tak więc czas na żebranie. Mam nadzieję, że wam się podobało, to już mówiłem. Jeżeli wam się podobało, to możecie zostawić suba, dać łapkę. Jeżeli nie macie co robić z pieniędzmi, to możecie dać donate'a. I jeżeli nie macie co robić z wolnym czasem, to zapraszam was na naszego Discorda, bardzo hakerskiego, na którym absolutnie nic się nie dzieje. Chyba, że w końcu go rozwiniemy. Albo pracują tam ludzie, którzy po prostu hakują i nie mają co robić w życiu. Jedni mali hakerzy. Tak więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.